Dzień dobry, witamy w piątek o poranku. Na razie biegniemy, ale dobra, kamera, stop. Na razie z tym biegiem zostajemy, dobra? Za chwilę o tym wszystkim powiem. Witamy serdecznie, bowiem będziemy Państwa zachęcać do aktywności podczas weekendu, ale nim to nastąpi, to uwaga, z roweru przesiadamy się właśnie na dwie nogi i na bieganie na stadionie lekkoatletycznym, tak jak chociażby robi to teraz Pan o poranku. Ale zanim o tym, co rekreacyjnie i sportowo, to powiem Państwu o tym, że z roweru schodzimy dzisiaj, bowiem o 18 na Placu Wolności Masa Krytyczna kończy rowerowy sezon, natomiast zaczynają się fantastyczne wydarzenia, czyli Dni Literatury Dziecięcej i młodzieżowej. I dzisiaj, uwaga, noc Andersena. Będzie można spać dzisiaj w bibliotece, czytać baśnie i bajki Andersena, później cichutko zasnąć i uwaga, obudzić się w sobotę rano i na godzinę 11.11 przyjść, przywędrować tutaj na Stadion Opolskich Olimpijczyków po to, by wziąć udział w pierwszym historycznym biegu zatytułowanym Pierwszy bieg dla żartu. Dlatego my już wiemy, jak wykombinować sobie taki żart i dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj z balonami. Pierwszych 299 osób otrzymała fantastyczne rzeczy, bo pamiątkowy medal. Natomiast dystans, który będą mieli do pokonania, to będzie nieco ponad 2 km 200 metrów tutaj na stadionie, a później pobiegną wszyscy ze stadionu, tak jak to wygląda czasem w tym biegu z odblaskami, na przepiękną dzielnicę AK i tam po parku przebiegną paręset metrów i tutaj na stadion wrócą. No a jak komuś będzie mało tego biegania, to my zachęcamy później do tego, by pójść na Aqua Zumbę na wodną nutę o 14. O 15 jest mecz w sobotę Odry z Górnikiem Łęczna na Stadionie Miejskim. No i koncert Illusion na zakończenie tego dnia w NCPP o godzinie 19. No a w niedzielę oczywiście jarmark wielkanocny. Te balony przypominają nam już powoli, jak te świąteczne jajeczka kolorowe i kolorowane będą. Będzie można dojechać miejskimi autobusami właśnie do Muzeum Wsi Opolskiej. MZK poinformowało, że będą dodatkowe kursy i linią numer 5. Można będzie na jarmark się udać. Drodzy Państwo, ale my przypominamy już w sobotę 11.11 bieg dla żartu. My możemy żartobliwym krokiem, jak to kiedyś Monty Python w biurze kroków dziwnych, ale przede wszystkim kamera 3, 2, 1, start. Bieg dla żartu wystartował już dzisiaj.